Śmiertelna ofiara pożaru pustostanu Katowice. Śmiertelna ofiara pożaru pustostanu. Jedna osoba zginęła w czwartek wieczorem w pożarze domu jednorodzinnego w Katowicach. Budynek, w którym doszło do tragedii, to pustostan. Ofiara to najprawdopodobniej bezdomny, przekazała straż pożarna. Jak poinformowało w piątek rano Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, informacja o pożarze przy ulicy Prusa służby otrzymały w czwartek po 18. W jednym z pomieszczeń objętych pożarem ujawniono zwłoki mężczyzny. Rzecznik Komendy Miejskiej PSP w Katowicach starszy kapitan Adam Kryla powiedział PAP, że kiedy pierwsze zastępy strażaków dojechały na miejsce, pożar był już rozwinięty, ogień wydobywał się już z okien budynku i sięgał dachu. W trakcie gaszenia strażacy natrafili na zwęglone zwłoki. Najprawdopodobniej to osoba bezdomna, powiedział. Działania strażaków zakończyły się ok. Godzina 20. Wówczas do budynku weszli policjanci, którzy ustalają teraz szczegółowe okoliczności tragedii. Strażacy przypuszczają, że przyczyną powstania pożaru było zapruszenie ognia.